Witam wszystkich. Ten odcinek będzie krótki, bardzo krótki i nietypowy. W odpowiedzi na wszystkie pytania odnośnie mojej osoby na temat mojej ksywki, czyli szwagier, odpowiem zbiorczo teraz. Tak, to jest ten sam szwagier, który był na napisach ORG. To jest ten sam, który wywalał wszystkich do więzienia za złe zachowanie. To jest również ten sam szwagier z CB Radia, z Bielska Białej. Jak i ten sam szwagier na wielu innych forach i różnych innych miejscach, w internecie, jak i nie w internecie. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się z drugim szwagrem. W internecie, o tym na razie teraz mówię. Nie spotkałem się z drugim szwagrem. Może po prostu jakieś inne modyfikacje cyferkowo-literkowe są, ale szwagier jest tylko jeden. To ja. Więc jeśli ktoś mnie pamięta i kojarzy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, gorąco. A jeszcze powiem tylko tyle, bo też takie pytanie było, skąd szwagier? Nie mam bladego pojęcia. Jakoś zaczęło się to 15, 17 lat temu. Jakoś tak, nie pamiętam, naprawdę. I również nie pamiętam, od kogo to wyszło. Nie pamiętam, naprawdę. W każdym razie szwagier to ja. To ten sam szwagier. Szwagier Bielsko z CB Radia. I szwagier ten sam z napisów ORG, które już niestety nie istnieją. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego razu. Przy okazji, jeśli już mowa o napisach, o radiu, chcę gorąco, najserdeczniej pozdrowić wszystkich. Wszystkich, których znałem, jak i na napisach, jak i na CB Radio. Nieważne, czy to w Bielsku, czy gdzie indziej. Powiem szczerze, brakuje mi tamtej ekipy właśnie z radia i z napisów. Nie będę wymieniał nikogo, ani po ksywce, ani po imieniu, żeby po prostu nie pominąć kogokolwiek i żeby ten ktokolwiek nie poczuł się urażony czy obrażony. Wszystkich, których znam, gorąco pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy czy usłyszymy. Tyle z mojej strony.